Młoda kobieta zginęła w wypadku, prowadził pijany chłopak. Tragicznie skończył się wypadek samochodowy, który miał miejsce w nocy 13 stycznia tego roku na terenie powiatu oleśnickiego. Zginęła 20-latka, a ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że prawdopodobnie jednym z powodów utraty panowania nad pojazdem przez kierującego mógł być alkohol. Badanie przeprowadzone po tym tragicznym zdarzeniu wykazało, że w organizmie 26-latka znajduje się go ponad 2 promile. Gdy jechał w takim stanie, samochód zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Niestety młoda kobieta zmarła na miejscu w związku z doznanymi obrażeniami, a kierowca trafił do jednego ze szpitali. Teraz dalsze decyzje w jego sprawie podejmie sąd, a grozić może mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Czy musiało w ogóle dojść do tej sytuacji?